Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 22 Ultimate Team. No i dziś, drodzy widzowie, czas na Player Pick, Icon Moments, oczywiście jeden z trzech. Zaraz zobaczycie, co ciekawego mi wypadło. Dajcie też znać pod spodem w komentarzu, jakie wy wypakowaliście tutaj ikony, co wybraliście ze swojego pika, czy dla was to było dobre, czy też nie. Zobaczymy, co ciekawego pojawi się w komentarzach. A teraz życzę smacznego, bo pewnie coś tam sobie szamiecie dobrego. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Dobra, tak zrobimy. Od prawej pójdziemy i ikona na sam koniec. Spoko. Dobra, otwieramy. 82+. Zobaczmy, czy tutaj w ogóle coś odda ciekawego. Ja jeszcze tylko sprawdzę, czy dobrze nam to wszystko pozakrywa. Tak jest, perfekcyjnie. Zaczyna... O nie, no. Ja biorę tego lepszego obrońcę. Pyk. Pau Torres. Laporta 8-6. Ciekawe, czy z tego jakiś totsik poleci. Nawet jakiś taki słaby. Ostatni pik to wróżba. Dobra, możemy się umówić. Chociaż ja wątpię, że tam coś dobrego będzie, bo jak oglądałem, co ludzie trafiają, to był dramat. Rudiger, nowy obrońca Realu Madryt, ale się mega cieszę, że on w ogóle dołączył do nas. Bernardo Silva, sugerujmy jak coś, że idziemy pod Eusebio. Cyk. No nie no, te piki tak troszkę nie oddają. Nie to, żeby coś, ale... 2 na 10. Jest cross. Czy chcielibyśmy Niemca? Wolałbym Francuza. Dobra, i to mówicie, że to będzie wróżba, tak? Zobaczmy więc. Dobra, no to jest dwóch Portugalczyków. Biorę Portugalczyka. Mamy to. Dobra, zakryte. No to Eusebio. Oj, nie, dobra, nie cieszmy się, bo to nie ma z czego na razie. Zacznijmy od końca. A może od dołu lepiej? 86 podań. 93 shooting, to jest ktoś ofensywny. 95 tempa. Garincha? Albo Garincha. O, 98 dribbling. Best, ja stawiam na besta. Tak, to jest beścik 94. Ej, to jest dobry pierwszy traf. Ile kosztuje best? Od razu sobie sprawdzę. Idziemy na numer 2. Myślę, że best będzie najlepszy ogólnie. Oj, ale słabo. 95 shooting. Kto ma tak wysokie? 92 tempa, 92 dryblingu. Ktoś słaby. Tak, to te lepsze mają chyba lepszy dribbling, nie? Dugleesz mówicie? Ale wy jesteście... Albo macie otwarte, albo takie kozaki. Dugleesz. Best Dugleesz, jeśli chodzi o Dugleesza. Pan Dugleesz kosztuje 700k. No i póki co to wybieramy besta. O nie, to nie jest nikt ofensywny. Kurde. Lipa. Lipa. A nie, ty. Nie no, kto to jest? To nie jest Vieira. 90-92. Za słabe strzały. Jakiś pewnie Rivaldo może być. 87 tempa. Nie. Kto to jest? Ktoś słaby. No to tutaj wiemy, że ktoś słaby jest. Nedved. No dobra. Czyli tak to wygląda, drodzy państwo. Kogo bierzemy? Chyba besta, no nie? Ale beścik i Dugleesz naprawdę na plus. Może to nie jest jakiś traf za miliony, ale jest dobry.
Kurczę, to może być pierwszy Team of the Season drużyna, z której nie trafię Totsa? No poproszę jakiegoś najsłabszego stąd, żeby zaliczyć to ładnie. Halo Kanada. No nie, no bez walkoutu nawet. Isak. Nie, ja Isak, Boże. Ibra. Tak aktualnie wygląda skład. Kupiłem dzisiaj Mbappe za 4,1 miliona. Wrócił z wakacji na chwilę, chciałem sobie nim pograć. Ale no bez Cika fajnie byłoby wrzucić do pierwszego. Na ataku gra Mbappe i Rodrigo. To jest nie do ruszenia. Tutaj dwóch defensywnych. No, za Maradonę, tylko jak za Maradonę dać tutaj Besta? Okej. Widzę, w pikach oddało, lepiej niż u mnie. Dobra, zobaczmy jak się gra tym składem. Chętnie to bym zagrał sobie nim o drugiej w nocy, tak jak wczoraj. Naprawdę, to co mi się grało dobrze w nocy w Rivalsach, to jest hit. Na jednym posiedzeniu zrobiłem chyba 5 winów właśnie w elitarnej, co mi się nie zdarza. Pięknie. Diego, Rodrigo, ale zablokowany. Czekajcie, nie ma. Drugi blok, nie było gdzie uderzyć. Zaczynamy festiwal strzelania w pręty, Rodrigo. A taki ładny strzał. Pięknie do Rodrigo. Pokaż numer. Pokaż numer. Kurde, można gościa nie lubić, ale dobry jest skubaniec. Debiutancka bramka u mnie w składzie. Poprzeczka numer 2 w tym meczu. Ej, mogło być już 3-0. Wiecie, bo kontra po poprzeczce to trzeba skasować. O nie. No, nie, no dwóch na wślizgu jechało. Dwóch na wślizgu. I pobiegł dalej z piłką Cruyff. Z jego pierwsza dobra akcja. Znaczy, dobra akcja, no, o ile to nazwiecie dobrą akcją. Tak jest! Mi się kaszczeć chciało. Krojfik na 2-2. Druga prostopadła do Krojfa i drugi gol. Trzecia w meczu? Trzecia poprzeczka. Simon krył kogo? Immobile. Miało to sens, naprawdę. Po trzech strzałach w poprzeczkę, po meczu, w którym sami widzieliście, jak to wyglądało, przegrywamy prawdopodobnie po bramce z Zełba w samej końcówce. Nie, no to jest za dużo. To jest... Nie... 4 razy. Nie no, co jak co, ale tym składem naprawdę się gra teraz fajnie i dalej najlepszym zawodnikiem jest Rodrigo. 78 bramek i 51 asyst w 113 spotkaniach. Co za gość. No i bardzo, bardzo widać różnicę od kiedy jest Cancelo na lewej obronie. Totalnie inny zawodnik. Kurde, fajna ławka. Zobaczę jeszcze co z tym Bestem będzie. Będę sobie grał Maradoną, Bestem na zmianę. Zobaczymy który będzie lepszy. Eto niektórzy grają na skrzydle. Kaką można też zagrać na Hunterze. Więc opcji jest dużo tak naprawdę. Można się tym bawić. Czemu nie gram Eto za Fofanę? No bo Fofana lepszy na ataku. To nie wiedziałeś, że Fofana jest dobry? Patrz stary.
Przecież Fofana ma finishing 83. Bez boosta to... Z boostem ma 93.